Sex Podcast. Przy mikrofonie dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog. I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii. Dziś na tapet bierzemy pojęcie situationship. Mam nadzieję, że dobrze to. Wyartykułowałam. Pojęcie, które pojawia się coraz częściej we współczesnej prasie, pojęcie wokół którego też narasta sporo mitów, na czym ono polega, z czym może się wiązać, z jakimi korzyściami, z jakimi trudnościami dla osób, które funkcjonują w takiej relacji. Ale zanim do tego dojdziemy, Robert, tak w bardzo telegraficznym skrócie, co to jest relacja typu situationship? Jest to określenie, które oczywiście, tak jak mówisz, pojawia się i różne są definicje. Nie jest ono jasno zdefiniowane. Ja często słyszę takie określenia: żadnych oczekiwań, żadnych granic. To oczywiście przewrotne. To jest związek oparty na tym, że właśnie nie mamy żadnych oczekiwań względem tej relacji, natomiast trochę odgrywamy tą relację, i często to się pojawia w kontekście. Hmm. Różnych typów relacji, które teraz tworzymy, i tak na przykład dla odróżnienia od e, przyjaciół z korzyściami, to będzie to, że ten Situation to e, jest bez tych zobowiązań, natomiast tych przyjaciołach z korzyściami tych zobowiązań jest więcej, czy na przykład jakiś rodzaj wyłączności tam się pojawia, natomiast tej relacji Situation e, tej wyłączności nie ma. Ale może e, być. Ale może być. Mm -hmm. Tylko że znowu, jak, zaczynają, się być, mm -hmm. tak, jak zaczynają być te, te zasady coraz bardziej klarowane, no to właśnie e, może tak być, że. w Przekształca się to w różne typy relacji, które już są nazwane, na przykład taką tradycyjną relację, jeżeli to, to się pojawi. Ale wracając do tego, wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdzieś e, jesteśmy i zaczynamy odgrywać naszą relację. To znaczy, na przykład jesteśmy blisko, rozmawiamy ze sobą, dalej e, jakiś flirt się pojawia, seks się pojawia, ale na końcu. Nie mówimy o tym, co, co nas połączyło. Jakoś tak nie wchodzimy głębiej. Jakoś staramy się wyciąć te elementy związane z tym, co jest romantyczne, tylko bardziej odgrywamy. Czy mamy jakiś też określony limit czasu, no ale też wchodzimy w kolejną nazwę. Czyli wydaje mi się, że jak ja bym chciał najprościej to zdefiniować, to to jest taki związek na niby. Mm, Okej. Okay. Związek na niby jest dla mnie jakąś taką formą sformułowani, takim sformułowaniem, które wiąże się tak trochę negatywnie, eee, że to jest coś udawane. Mhm. Ale jest, to jest taki performance związkowy, bo no, to jest okay, taki ale związek, myślisz, że to mhm. jest, że to jest coś co jest na przykład mało ważne dla tych osób, bo ja myślę, że ja tego nie to może być... No tak, ale jeżeli to jest ważne, no to dlaczego, dlaczego to miałoby być udawane, bądź na niby? Bo być może te osoby rzeczywiście no, tylko tyle są w stanie z siebie dać, żeby stworzyć relacje i super, że mówią to otwarcie, albo super, że komunikują to otwarcie w jakiś sposób wcześniej. E, na zas jeśli oczywiście tak jest, e, jeśli są z tego świadome i tworzą te relacje świadomie, to myślę, że to, to trudno powiedzieć, że to jest na niby. To jest to jest jakaś taka forma relacji, która no, jest po prostu inna niż ten taki związek z głębokim zaangażowaniem emocjonalnym, duchowym, intelektualnym i, i, i porozumieniem bardzo głębokim pomiędzy partnerami. No jeżeli założeniem jest ta niegłębokość tej relacji, no bo, no bo to jest gdzieś tam często pojawia się w tych definicjach i ja to mówię z punktu widzenia osób, które są w tych relacjach, i właśnie mówią częściej, no oczywiście to jest, to jest bardzo wyrwana z kontekstu może grupa, która cierpi z tego powodu, i właśnie brak granic jest dla nich, czy niedookreślenie tych granic jest obciążające. I jak najbardziej, bo to czyli, jest. Czyli rozumiem, że masz na myśli osoby, które są w tej relacji, situationship, mhm. ale nie do końca im w niej wygodnie. Tak, albo weszły w nią z taką nadzieją, że jasno określiły, e, czym ona jest, a to się okazało później, że to nie jest tak do końca. No dobra, ale to jest zupełnie co innego, nie? Czyli rozumiem, że tworzymy relacje na jakichś zasadach i potem okazuje się, że nam z tymi zasadami jest niewygodnie, więc no to, jest, to, 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 to nie jest wydaje mi się to samo, co nie, no ja, kiedy wiesz, dwie osoby świadomie tworzą sytuację typu situationship, gdzie one nie udają, one po prostu są szczere w tym w swoim braku zaangażowania. To Tak, pewnie tak, ale ja lubię takie porównanie, że to jest tak, że wkładam rękę w ogień i mam nadzieję, że się nie oparzę. <laughs> Czyli to jest też okay. tak, że uruchamiają się w nas pewne, można powiedzieć, bardziej pierwotne mechanizmy, tylko przywiązania, czy na przykład zaangażowanie. Oczywiście są osoby, które potrafią oddzielić seks od zaangażowania, i tak jest. Tylko, że są osoby, które wydaje im się, że potrafią, a wchodzą w to i nagle się pojawiają jakieś emocje, które są dla nich zagrażające. I dlatego mówię, że to jest pewien performance relacyjny, bo nie bez powodu bardzo często jest podkreślane, że się nie wchodzi głębiej. To znaczy, że właśnie nie rozmawia się o przyszłości, nie rozmawia się o statusie tej relacji, bo to te rozmowy głębiej mogłyby poruszyć taki obszar, Obszar, który e, no właśnie okaże się, że to nie jest do tej, do tej definicji, tej relacji. W sensie, mi... że ta druga osoba nie chce być, nie chce pogłębiać, o to ci tak, chodzi. Tak, tak, tak. I to jest też takie, dlatego mówię, że to jest igranie z czymś. E, I ja rozumiem tą ideę, tylko że mm, i, i jak już ktoś, tak jak mówisz, świadomy i, i wie, natomiast ja mam takie obawy, że to się wiąże hmm. właśnie z czymś, nad czym nie jesteśmy w stanie ustalić granic czy kontrolować. E, no, może to jest kontrowersyjne, ale chodzi o, o emocje, emocje. Na przykład zauroczenie, zakochanie, ono się po prostu pojawi. Bo gdyby to albo było takie. Albo nie, właśnie, albo nie. Ale trochę bez naszego bez naszej wiedzy, czy bez naszej, znaczy może z naszą wiedzą, ale bez naszej intencji. Mhm. I to jest, i tu jest ten taki element właśnie powiedziałem, igrania z czymś. Czyli rozumiem, że to, co cię niepokoi, to może być tak, że mamy takie poczucie, że wchodzimy w te relacje i że ona będzie nam pasowała, ale w momencie, kiedy już w niej jesteśmy, no to nagle okazuje się, że chcemy czegoś bliższego, głębszego e, i że chcemy tworzyć z tą osobą drugą e, związek, koparty na dużo większej bliskości y, niż, y, niż ten ta relacja typu situationship natomiast no to też jest y no jakieś ryzyko, które oczywiście podejmujemy, tworząc tego typu relacje, ale znów mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że, 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 że sytuacja typu situationship, że tego typu relacja jest temu winna. Tylko, że być może my nie do końca, wchodząc w taki typu związek, uświadamiamy sobie potrzeby boimy się bliskości, trudno jest nam wytrwać w tej bliskości. I wtedy sytuacja e, i relacja typu situationship może być bardzo e, taka zmniejszająca lęk. Czyli umawiamy się na relację, w której tej bliskości za dużo nie ma. Nie mówimy o przeszłości, e, a ja nie chcę na przykład się za bardzo otwierać, jest, mam z tym trudność, boję się odrzucenia. W związku z tym pozornie ten świat wydaje się być bardzo zachęcający. E, i, e, I nagle okazuje się, że jak tak powoli i bez presji na tę otwartość od razu i taką głębokość relacji y, sobie ta znajomość się rozwija, to nagle ten lęk nam się zmniejsza i może się okazać, że ten lęk przed bliskością też troszkę się zmniejszy. Y, I tutaj może być kłopot. że W sensie takim, że my wchodzimy w te relacje nie do końca świadomie decydując się na sytuację, na relacje typu situationship, tylko, że mamy pewien kłopot w budowaniu, w tworzeniu relacji głębszych, o Opartych na bliskości e, i takiej e, bliskiej więzi. E, i, 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 tak, I pytanie: na ile początkowo. E, te warunki brzegowe zostały przekroczone, bo na mm. przykład właśnie pojawi się jakiś rodzaj tęsknoty, pojawi, pojawi się bliskość, która na przykład gdzieś tam zaindukuje przywiązanie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że oczywiście w tych relacjach zachowania seksualne są też no, czymś typowym, więc to też wiele tam elementów może, może się też rozpędzić. Może to jakaś kasandryczna wizja, oczywiście z tym wk wkładaniem ręki w ogień. Natomiast mm. dla mnie niebezpieczeństwo perf performansu jest w tym, że że ja w coś uwierzę, że, że jednak jak ja odgrywam relacje, to znaczy jestem blisko, troszczę się o tą osobę, czy to realnie, czy pozornie, to z drugiej strony pytanie, na ile właśnie z empatii, z troski, z zauroczenia nie wytworzą się, nie wytworzą się uczucia. I znowu mówię to w perspektywie osób, które u mnie pojawiły się w gabinecie, które zdecydowały się na taką relację, a potem zaczęły cierpieć w tej relacji. Znaczy, mnie jakoś kuje w uszy to słowo pozornie, nie? No. Że, to, że tutaj jest ta pozorność yy, troski bo, yy, no bo, no bo ja sobie jednak wyobrażam taką relację, yy, że wcale tam że to nie chodzi o to, że jesteśmy dla siebie obcy i traktujemy no. się z obojętnością i nam na sobie w ogóle nie zależy. Tylko y, pozostajemy na takich zasadach, które no, nie, mm, nie przechodzą głębiej, nie, nie angażują tych emocji głębiej, co wcale nie oznacza, że ale to, one są nieuczciwe. No tak, ale to czy bardziej jest with, uh, with benefits. To jest tak, że jesteśmy coraz bardziej zaprzyjaźnieni, mamy ten seks, natomiast nie jesteśmy na wyłączność, to znaczy nie definiujemy się na przykład jako związek monogamiczny, czy jesteśmy otwarci na relacje. I, I pytanie, czy to będzie to w no situation ship? Czyli... Bo, bo rozumiem, że to też chodzi o stopień zaangażowania, że tak. stopień w, zaangażowania w relacje i w znajomość z drugą osobą w situation ship jest jeszcze mniejszy niż w friends with benefits. No bo żeby, było, żeby tak. było friends with benefits, no to musi być najpierw friends i potem są benefits. Czy, czy że musi, muszą być te dwa elementy spełnione. Natomiast tutaj w situation ship nie muszą być spełnione. No ale jeżeli też dwóm osobom taki rodzaj kontaktu Odpowiada, to ja mam taką, mam kłopot z takimi y, nazywaniem tego, że to jest pozorne albo udawane. Bo to może być bardzo szczere, myślę sobie. To może być bardzo szczera relacja, kiedy ja jestem w związku, kiedy ja nie muszę udawać, że jestem zainteresowany Twoją przeszłością. Albo że jestem zainteresowana tym, co ty głębiej przeżywasz. Mi jest dobrze tu i teraz. Jestem I jest zadowolona w tej relacji. Jestem zadowolona z tej relacji, i w tym momencie ja zaspokajam jakąś swoją potrzebę. Ty zaspokajasz jakąś swoją potrzebę, a potem rozchodzimy się do swoich światów. Jak ci to? Nie. I tutaj bardzo chcę to uzasadnić, bo ja uważam, że lepiej jest być w takiej relacji niż w takiej relacji, gdzie jedna strona jest zaangażowana, a druga strona jest niezaangażowana i właśnie bardziej by się odnalazła w strukturze typu situationship, bo w tej sytuacji jest, nie ma równowagi i zawsze ktoś będzie cierpiał. A najczęściej cierpią obie osoby. E, no natomiast tak, sytuacja wymaga, situationship, no. jeżeli mamy oczywiście taką ym, no, świadomą ym, relację tego typu, no może być wierzy, bardzo, że ta świadomość jest, jest bardzo szczerą relacją. Tak, tak ale w deklaracji, bo ja, ja, ja oczywiście na poziomie poznawczym, ja myślę sobie, że to, co ty mówisz, absolutnie wyznacza granice. Natomiast e, pytanie Właśnie na ile jesteśmy w stanie skontrolować emocje, które się w nas pojawią. Bo e, oczywiście to jest to, tak jak mówisz, to niebezpieczeństwo, tylko że ja słyszę głównie o tym niebezpieczeństwie, że w deklaracji coś się pojawiło, mhm. a potem też jest tak, że osoby dalej są. Pod tym szyldem Situationship, a na przykład to, co ty powiedziałeś, jedna osoba nagle się angażuje i, I to już ogromnej... nie ma równowagi. Tak, już nie ma równowagi. I to jest już problem. I wtedy no, rzeczywiście to trzeba zauważyć, nazwać i zaopiekować się tą sytuacją. Ale e, e, czy ja uważam, że, że, taka że taka relacja nie może istnieć? Uważam, że może istnieć, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. My dzisiaj jesteśmy bardzo skupieni na sobie. E, wiele osób e, nie chce poświęcać czasu na Zaangażowanie na takie pogłębianie relacji, pogłębianie znajomości. I ta relacja typu situationship wystarcza. Zresztą no to nie jest coś nowego. Robert, to no nie, oczywiście, to że to nie tak, jest jakiś jest... wymysł XXI wieku. Tego typu relacje mieliśmy już dużo wcześniej. One były oczywiście nazywane inaczej, ale to nie znaczy, że one nie istniały. Czy to jest niebezpieczna relacja? Tak, ale dla osób, dla które wchodząc w nią, mają pewien nienazwany, nierozwiązany swój kłopot. Mają pewien deficyt, mają lęk przed bliskością, mają trudność w nawiązywaniu relacji, trudność w budowaniu bliskich związków i nagle okazuje się, że wtedy to no wszystko tak, wybucha. Tak, ale właśnie tak jak mówisz, no to to jest też ten moment, kiedy nagle się okazuje, że te emocje są większe. E i wiem, że w momencie, kiedy ujawnię te emocje, to podważy relację. relacja się skończy i ta obawa przed utratą często powoduje, że te osoby dalej tkwią w tym, no, tak. no, no bo to jest, bo to jest, od, znaczy mówią tak, że to jest od nich silniejsze. To I jest ryzyko rzeczywiście. Pamiętam, pamiętam, bo tak między innymi została określona relacja Mr. Biga z Kerry, prawda, mówił Kerry czyli seksu w Wielkim Mieście. No perypetrie, kilka sezonów filmów i i kilka pełnometranżówek nie, ale trzy chyba trzy. No, nie śledziłam. Ale wierzę ci, że rzeczywiście się działo. Nie no, seksu no, w wielkim mieście? Yy, Oglądałam, ale nie jestem psychofanką. Niestety, przepraszam. No, zapraszam do komentarzy wszystkich ludzi, którzy nie są też psychofanami seksu w wielkim mieście, jak ja. Mam nadzieję, że jest nas więcej niż tylko ja. Dobrze. No. To, to, to. Za nie mówiłeś Nie, Nie, no za nie mówiłem, bo tak jakby ja też nie czuję psychofanem, po prostu zapamiętałem tą relację. Tak, masz rację, że to, jest, że to jest coś nazywa rzeczywistość, natomiast ja lubię tutaj przypisy i gwiazdki, prawda, i tak zawsze w momencie, kiedy takie pojęcie się określa, bo zastanawiam się właśnie o tym, co mówisz, co, co, nad tym, co powiedziałeś, czyli, czyli co tam pod tym jest i jaka jest tego świadomość. Poruszyliśmy takie podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska Situation Ship. Zapraszamy Państwa do komentarzy, do komentowania pod podcastem. Jeżeli słuchają nas Państwo przez Spotify albo Apple Podcast, to w sekcjach komentarzy my też będziemy, będziemy z Państwem dyskutować. Zapraszamy do lajkowania, do obserwowania naszego podcastu. A my już dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie i za bycie z nami. Dziękujemy i do widzenia. Do widzenia, dziękujemy.